Cześć! Cześć, witajcie. Ale słonecznie, nie? No, zmieniło się troszeczkę, możemy się rozebrać w samochodzie wreszcie. No, pogoda nas na MWC przygotowuje, po prostu. Tak, w Hiszpanii, słuchajcie, jest właśnie tak, świeci słońce i jest w miarę ciepło, chyba że akurat pada deszcz. Albo śnieg. Taki łeb chce. Któregoś roku padał śnieg, pamiętasz? Było jednego tak. Roku specjalnie czapkę musiałem kupować u Chińczyka, ponieważ łeb mi odpadał po prostu, no. Jak biegaliśmy. No, było tak. Tymczasem, słuchaj, podzielę się z tobą czymś. Wiesz, że moja ulubiona pani kanclerz Europy pojechała do Japonii? A po grzyba? No, pojechała do kraju rozwiniętego, żeby rozmawiać o wzajemnej współpracy i stosunkach. O. I słuchaj, ona tam dwie rzeczy powiedziała, które są... Znaczy, jedna z nich jest zabawna, druga mniej i jest związana z tematem. Ta pierwsza to taka, że jesteśmy w końcu blisko, to znaczy zostało to przekazane, że Niemcy i Japonia są blisko, bo między nami jest tylko Rosja. A. Fajna rzecz, nie? Nie, no to, spoko. To na temat, jeżeli chodzi o geografię europejską. Już kiedyś tak było, że Niemcy, Japonia... Tak, nie, tak. Nie, dobra, nie idźmy tą drogą. Nie idźmy, mówisz. Bo no, słuchaj, ja o tym mówię, gdyby to ktoś się, nie wiem, u nas oburzył gdzieś, nie wiem, w Czechach czy na Ukrainie, to ja pewnie nie mówię, ale to niemiecki dziennikarz się oburzył na to, że pani Angela Merkel jakoś taka... A ja podejrzewam, że ona się po prostu poczuła kanclerzem Europy i mówiła, że między Europą i Japonią nic nie ma poza Rosją. Wiesz, rozumiesz. No tak, no. I niepotrzebnie się pan dziennikarz poczuł obrażony. Ale natomiast ona... to prawie Rosja już, więc no. W zasadzie było takie, tak? Kura nie ptica, Polska nie za granicę. Nie? Natomiast ona tam rozmawiała z młodzieżą podobno, na którymś z uniwersytetów, taką studencką. I słuchaj, powiedziała, że ona właściwie tego Huawei'a się tak bardzo nie boi. Ojej, no i? Bo jeżeli Huawei zapewni w niemieckie, nie wiem, siły różne specjalne, wywiad. Aha, to że oni wierzą i już. To Niemcy bardzo chętnie skorzystają z usług Huawei'a, jeżeli to, chodzi kurczę, o rozmowę. Ale to co, to Huawei na to nie wpadł wcześniej, że wystarczy zapewnić i już, wiesz, co robią, to nie ważne. Oni od jakiegoś czasu się gimnastykują straszliwie i próbują wszystkim mówić, my nie szpiegujemy, jesteśmy czyści. No dobra, no ale czy szpiegują, czy nie szpiegują? No to co, teraz po prostu zapewnią już i po sprawie? Ja, ci powiem, do kogoś prawdopodobnie dotarło. Znaczy, dotarło na pewno do Deutsche Telekom. Dotarło, myślisz? Nie. Deutsche Telekom to jest, jak zapewne wiecie, największy operator niemiecki, jeden z większych w ogóle na świecie operatorów. Ale dotarło do nich, bo ktoś przeprowadził badania, że jeżeli nie skorzystają z usług Huawei przy rozbudowie sieci 5G, to będą 2 lata do tyłu. Jeżeli chodzi o telekomunikację. A to teraz się skapnęli dopiero. Tak, no najwyraźniej, słuchaj, ktoś usiadł i pomyślał, kurde, 2 lata, ile to jest kasy? I my tą całą kasę stracimy. Najlepsze jest to, że, bo zajrzałem, była przy okazji cytowana La Stampa i tam był minister gospodarki, jeżeli dobrze pamiętam, i rozwoju włoski, który wyszedł i powiedział, nasz rząd włoski nigdzie nie powiedział, że nie skorzystamy z usług Huawei przy budowie sieci 5G albo w ogóle przy usługach telekomunikacyjnych. My tak wcale nie powiedzieliśmy. Przeprowadziliśmy badania i według tych badań wynika, że Huawei nie jest zagrożeniem, jeżeli chodzi o kwestie wywiadowcze. W związku z tym ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Także Włochy się przyjaźnią z Huawei'em na przykład. Niemcy też za moment się prawdopodobnie będą przyjaźniły z Huawei'em, tylko podpowiedzmy tutaj Chińczykom, że trzeba Niemcom wytłumaczyć, że Huawei nie szpieguje. I zapewnić. Dokładnie. To może u nas niech też zapewnią i już. No. Ja myślę, że też będzie po sprawie. Też podejrzewam, że ktoś usiądzie prawdopodobnie z ołówkiem w ręce i się nad tym zastanowi. Była w tym tygodniu też konferencja dotycząca bezpieczeństwa Huawei w Polsce. Ja na niej niestety nie byłem. Natomiast poprosiłem o zadanie w moim imieniu pytania, mam nadzieję, że się udało Bartkowi zadać pytanie dotyczące tego, jaki procent oprogramowania w BTS-ów na przykład, sieci tych dużych central, również funkcjonuje na oprogramowaniu open source. Mhm. Dlatego, że to jest fajna, że interesująca rzecz, dlatego, że open source jest w stanie każdy sprawdzić sam, tak? Bo mam dostęp do kodu, mogę zajrzeć, mogę go ewentualnie przestudiować. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie zamknięte, to nie bardzo. No i to tak. Także to kolejny odcinek dramy dotyczącej Huawei w Europie. I że tak powiem po Huawei ta cała afera. No, też nie bardzo wiem. Też nie bardzo wiem niestety. Największa rzecz, która się wydarzyła w tym tygodniu w Polsce, to pewnie premiera nowych Motorola, nie? Oj tak, no...
My o nich mówiliśmy od strony technicznej w zeszłym tygodniu, w związku z tym nie będziemy jakoś bardzo się powtarzali, jeżeli chodzi o specyfikacje. Ceny najważniejsze, jest, może powiedzmy, bo... Tak, ceny Wam mogę podać bez żadnego problemu. Zacznijmy od tej podstawowej, czyli w Moto G7. Ona ma kosztować 1199 zł w konfiguracji 4 GB RAM, 64 GB flash. Moto G7 Play ma kosztować, to jest ta troszeczkę właściwie najtańsza ze wszystkich, ona najsłabszej konfiguracji, 699 zł w konfiguracji 2 GB RAM, 32 flesza. Ona jest najbardziej kompaktowa, ma wyświetlacz 5,7 cala, reszta ma powyżej 6. Szybki telefonik, niedrogi. Reszta ma powyżej 6 cali. One nie są duże, no są całkiem G7 Plus jest najdroższa. No to jest topowy model w ofercie. Ma największe aparaty również. Mieści się w ręku. Ma największe aparaty ze wszystkich, znaczy największe matryce. Najmocniejsze, no, może tak. 1400 zł, 1399 dokładnie. I Power, to z największą baterią, 5000 mAh, będzie kosztowała 899, czyli 900 zł. No i tak, co jeszcze ważne, ten Power generalnie, tak jak widziałem na świecie, zresztą Kiksa popełniłem w filmie, jest oferowany z pamięcią 3 plus 32, u nas jest 4,64, czyli ten mocniejszy dostaliśmy. W ogóle telefony sobie możecie obejrzeć w filmiku, który macie podlinkowany poniżej. No i jeszcze co jest ważne, podstawowa G7 i G7 z plusem mają u nas NFC. W każdym z tych modeli NFC występuje opcjonalnie, alternatywnie, zależnie od rynku. Także jakbyście chcieli sprowadzać z zagranicy, to sobie zwróćcie uwagę, jaką ma pamięć i czy ma NFC, bo może nie mieć. Ty niekompetentny idioto. To jest najlżejsza rzecz, z jaką się spotkam przy poprawkach w specyfikacjach, które przychodzą do naszych użytkowników. Nie, na czułości trzeba sobie zasłużyć. Ja sobie zasłużyłem, dlatego że dodałem specyfikację jeszcze przed premierą. Poprawiłem stosunkowo niewiele rzeczy na podstawie oficjalnych specyfikacji już, bo były niewielkie różnice w wymiarach, niewielkie różnice w innych rzeczach. A to była specka z Brazylii. No to... Natomiast będziecie się prawdopodobnie czepiali, czy wy, czy nasi użytkownicy na stronie w katalogu. Po pierwsze kwestii NFC, która jest kwestią opcjonalną w przypadku wszystkich tych Motorola. Dwa modele będą miały w Polsce, z tego co Adam relacjonował, i to będzie G7, czyli ten podstawowy, i w G7 Play. One mają mieć podobno u nas NFC. Plus nie Play? Plus nie Play. Plus, Jacek. No dobra, to w takim razie źle Play sprawa. Nie, Play to jest ten najtańszy. Mnie się one też mylą, także dobra. Spoko. W każdym razie NFC jest opcjonalne. Jeżeli chodzi o układ pamięci, w Polsce będą sprzedawane najczęściej, poza tą najtańszą będzie 4,64, jeżeli chodzi o pamięć. Natomiast również istnieją dwie wersje w zależności od tego, co kupicie, albo dual SIM, albo single SIM. W Polsce będą prawdopodobnie dual SIM. Są nie wiem, duale i z osobnym slotem na kartę pamięci, co ważne, przynajmniej w przypadku G7, bo to już sprawdziłem, mam w ręku. Nie jest hybrydowo. Dwie karty, nie hybrydowo, także super, bomba, mi się to strasznie podoba. No jest okej. Okay. Natomiast słuchajcie, apeluję, żebyście pamiętali, w Motorola ostatnio uzupełniałem, Motorola niestety nie daje szczegółowych specyfikacji dotyczących poszczególnych wersji. Dawniej to było dostępne, w związku z tym mogłem konkretnie napisać, jakiej wersji modelu dotyczy specyfikacja, podać, gdzie jest NFC, gdzie NFC nie ma, gdzie jest dual SIM, gdzie dual SIM nie ma, gdzie jest jaka wersja pamięci. W tej chwili tego nie ma. Motorola tego nie podaje, to znaczy ja jestem w stanie wymienić Wam wszystkie wersje danego modelu, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, w której wersji jest NFC, a w której wersji NFC nie ma, w każdym razie rzadko. No ale też no, nie jesteś wróżbitą, no chociaż... To znaczy problem jest taki, że poza producentem nie ma nikogo dokładnie właściwie, kto byłby w stanie podać, w których wersjach modelu jest NFC. Nie ma jakiejś organizacji ogólnoświatowej, znaczy jest. Jest taki certyfikator, który nadaje w NFC, natomiast oni po prostu mają straszliwie zaniedbaną bazę danych, nie mają wszystkich modeli telefonów, wszystkich, mają tak naprawdę bardzo niewiele modeli telefonów. Bazę aktualizują rzadko. Nie bardzo można korzystać, powiem szczerze, z ich informacji. W związku z tym, jeżeli producent gdzieś nie puści jakiegoś konkretnego dokumentu, to ja po prostu nic nie wiem na ten temat. No co, mogę apelować, żebyście pamiętali, że naprawdę jeden model, który Wam się wydaje, macie w ręce i wydaje Wam się, że no wszystkie muszą takie być. Nie. No nie. Macie dual SIM-a, są single SIM-y. Macie 464,
może być 3,32. Macie NFC, może nie być NFC. Tak to niestety wygląda, no, i te smartfony wszystkie nazywają się naprawdę tak samo. Mają taką samą nazwę. Musicie dokładnie pilnować po prostu, jakbyście kupowali, co kupujecie. I tyle, no proste. I jeszcze tak na porządku dodam, że Modka z plusem ma jeszcze w aparacie stabilizację optyczną, to dla niektórych może być istotne. Nie, no to rzeczywiście. No i cóż, no, recenzja się pojawi prawdopodobnie jakoś po MWC, bo telefon mam, ale przed MWC to na pewno już go nie ruszę, także pierwsze wrażenia pozytywne, ale zobaczymy. Telefon jest bardzo lekki, fajnie leży w ręku, tyle co Wam mogę na tą chwilę powiedzieć. Design nie jest jakiś rewolucyjny, to są Motorola, no, które na pierwszy rzut oka można poznać, że to są Motorola. Widać z daleka, że to jest Motorola. Szczególnie jeżeli ktoś miał któryś z poprzednich modeli, nie będzie miał problemu z rozpoznaniem. Brakuje mi troszeczkę nowości, brakuje mi kawałka, no, jakiejś innowacji. No masz innowację, kroplonocz. Tak, no rzeczywiście, w dwóch modelach są kropelki, w jednym jest... W Powerze chyba też jest kropelka. Kurde, w ogóle, nie, bo na polskiej premierze Powera nie było, więc... Kropelka jest na pewno na 7, na G7 i G7 Plus, tam są kropelki. To na 100. Notch jest, zdaje się... Notch jest w tej najtańszej. Notch jest w tej najtańszej. I rzeczywiście Powera nie pamiętam. Powera niestety nie było na polskiej premierze, zatem wybaczcie, że w mojej relacji zamiast migawek z tym telefonem na żywo są rendery od producenta. Paczka nie dojechała na polską premierę, niestety. No. Ale to chyba nie tylko na polską, dlatego że ja jak robiłem specyfikację, to rzeczywiście na zachodzie też nie był. No to tak, jeszcze takie informacje na szybko o Motorola, żeby już nie przedłużać. Fajne jest to, że premiera polska, europejska była w tym samym dniu co ogólnoświatowa. A dlaczego w ogóle ta ogólnoświatowa się odbyła w Brazylii? No bo tam Motorola jest bardzo mocna. W tej chwili są numerem 2, ja trochę na wyrost powiedziałem, że są numerem 1, ale myślę, że to jest kwestia tego roku i będą numerem 1, także... Tam się toczy bój w zasadzie o to pierwsze miejsce i tam jest niewielka różnica. Do Brazylii pojechały dwa polskie serwisy bardzo popularne, natomiast tak naprawdę to co było w Polsce pokazane, to samo dokładnie co zostało pokazane tam. Tam po prostu było troszeczkę cieplej. No tak, no i może więcej jedzenia. Poza tą polską premierą były również inne. Było LG V40 ThinQ. Tak, tak po cichu troszeczkę. To jest smartfon. Tak, właściwie w sposób niewidzialny się zdaje się odbyła. Nikt nie zapraszał. Trochę może się wstydzą te poprzednie fałki były tak późno u nas i już teraz nie chcieli. To też jest stosunkowo późno. No możliwe, więc, ale trochę wcześniej niż poprzednie. Trochę nie bez wnika. Reklamy też. Tak, to znaczy... dokładnie. Tak. Mamy telefon, hej. Jest co prawda w promocji od dzisiaj, czyli pewnie już jest po promocji dawno, dlatego że w promocji dokładali, słuchajcie, w telewizor. Duży 49-calowy w sklepach internetowych Orange i Play, nigdzie zdaje się poza tym, przynajmniej z tych informacji, które do nas dotarły. Tam można było zapewne kupić, już pewnie nie można, możecie oczywiście wejść kupić i zajrzeć. Przez 30 sekund może. Prawdopodobnie, albo nawet nie, bo pewnie, że jeżeli tylko zostało uczynione jakby interfejs, to wszyscy tam kliknęli naraz, albo automaty poszły. W każdym razie w Polsce w Orange'u i w Play'u dorzucali do smartfona telewizor w zestawie. Tak to właśnie było. Cena, słuchajcie, 3799, 3800. Fałki to są dobre, rzetelnie zrobione modele. Ja nie wiem akurat jak w tej 40, dlatego że nie miałem okazji pokorzystać. Natomiast V30 była całkiem sympatycznym smartfonem w wartym brzechu. Nie wiem, czy akurat za taką kwotę, za 3800. No ale wiesz... Ale to nie jest to telefon pierwszy lepszy. Znasz to powiedzenie o cenach smartfonów LG? Takie trochę złośliwe, ale w sumie, kurczę, no, odzwierciedlające fakty. No to nie jest tak, że ktoś nie lubi LG i tak sobie mówi, że spada szybko jak ceny LG, ale no taka jest prawda. Wiecie, jest OLED, są 3 aparaty z tyłu, 2 aparaty z przodu. Ma notcha oczywiście, bo to jest ten, ale jest to smartfon atrakcyjny, jakby na to dokładnie nie patrzeć, jest to smartfon flagowy. Słuchaj, zresztą większość tych telefonów po pewnym czasie kosztuje takie nieduże stosunkowo pieniądze, że są jeszcze bardziej atrakcyjne niż w momencie premiery. No bo dla mnie ewenementem był bodajże model Q6, który w pewnym momencie widziałem na półce nówkę sztukę za 500 zł. No kurczę, taki telefon za 500. Znaczy G6 był rzeczywiście bardzo dobrym modelem, ale zostawmy w tej chwili. Dobra, może dywagacja. Jedźmy dalej.
starych modeli LG, bo ci, którzy mają i sobie zapewne chwalą albo narzekają, bo to w zależności od tego, kto co ma i jak korzysta, na jaki egzemplarz trafił. Natomiast jest jeszcze jedna polska premiera w tym tygodniu, tym razem naszego rodzimego producenta iPhone'a. Dwa modele wypuścili, Camera 4 Plus i smartfona Active 2. Ten pierwszy z nich, Camera 4 Plus, to jest zwykły telefonik tam z wyświetlaczykiem 2,8 cala, UV-ga. To, co w nim jest interesujące, to to, że ma IP68 wzmacniany, obsługuje 3G i hotspot Wi-Fi, to... także można go używać jako routera. Dodajmy, żebyście też uważali, jakbyście kupowali, bo jest ten prawie identyczny model bez 3G, więc jak chcecie mieć ten router i 3G, to wersja plus, czyli 4 plus musi być, 4 a nie 4. Plus, tak. Jest, zwróćcie na to jest uwagę. Jest radyjko, jest jak na tak mały telefonik, dosyć spora bateria, 2000 mAh. I całość kosztuje 399 dokładnie. To jest prosty telefon, nie do zabicia. To znaczy on fajnie rzeczywiście w miarę wygląda, jakby miał wytrzymać upadki. No ja nie wiem, jak tam jest z elektroniką, ale... Wiesz co, no ja już wiele tych kamerów testowałem i te proste są. Jakieś zarysowania czy ten. Drugi natomiast dla mnie akurat mniej interesujący, bo mnie smartfony w iPhone'a jakby średnio interesują, to jest Active 2. I to jest aparacik 5-calowy, też z IP68, także również odporny na wodę i kurz, z Corning Gorilla Glass 3 na wyświetlaczu i bateryjką tym razem 5000 mAh. Może służyć jako powerbank, można podładować od niego inny. Czyli ładowanie odwrotne, tak. I ten kosztuje 569 zł. Czy to są ceny atrakcyjne, czy nie, to ja Wam pozostawiam jakby... Dokładnie, sami ocenicie. Ja tylko podpowiem, że ten telefon występuje też w wersji z LTE. Aha, no tak, no pewnie jest... Pamiętasz, jest aktyw LTE. Tak, jest LTE również. W każdym razie takie dwie propozycje, jeżeli chodzi o rynek rodzimy. Wiem, że marka ma swoich zwolenników, w związku z tym warto wiedzieć, że po prostu dwa nowe egzemplarze wyszły. No dobra, i przejdziemy chyba teraz do świata i do rzeczy mniej może istotnych, albo nie tak istotnych, jak to, o czym do tej pory mówiliśmy. Rzeczą dosyć fajną jest to, że pojawiły się nowe ploty dotyczące dwóch Xperii. Po pierwsze Xperii XA3, po drugie XZ4. XA3 to jest ta tańsza troszeczkę seria. Pojawiły się rendery u naszych sąsiadów, u Niemców. Tam jesteśmy z nami, żadnego kraju nie ma między nami, a Niemcami, żeby można było pominać, powiedzieć to u naszych najbliższych sąsiadów, bo kurde są naszymi najbliższymi sąsiadami. NRD. O, że NRD mnie... Państwo na E, tak. NRD. W każdym razie pojawiły się rendery prasowe i pojawił się przeciek od tajwańskiego youtubera, gdzie on trzyma ten smartfonik w ręce. Wymsknął mu się filmik trochę przedwcześnie. To, co słuchajcie, albo miał się widać na nich po prostu i to, co można powiedzieć, że jest w smartfonie, to jest wyświetlacz, o którym mówiliśmy, 21:9, przez co smartfon jest bardzo długi. Wygląda. Dołem ekran dochodzi do samej ramki niemalże, tam jest bardzo mały odstęp, natomiast górą Adam stwierdził, że jest mały odstęp, natomiast ja mówię, nie jest mały, jest duży. Tam jest taki margines, że Titanic mógłby zatonąć. Oj, nie przesadzaj, w porównaniu z tymi pasami startowymi, które były kiedyś, to jest pikuś. No co ty? Jest USB-C, są podwójne grille na dole, diabli wiedzą, czy pod oboma są głośniczki. Raczej nie podejrzewam, bo jeżeli Sony robiło stereo, to jednak po dwóch stronach. Szczególnie, że jest miejsce. Ale te grille całkiem fajnie wyglądają. Dwa aparaty z tyłu, jakoś tak bez wyobraźni ułożone, ale są. NFC. Czytnik jest z boku, tak, na jest, krawędzi, ja po prawej stronie, ale najfajniejsze jest to, że nad czytnikiem jest co prawda przycisk power, ale regulacja głośności jest pod czytnikiem, a czytnik jest mniej więcej po środku obudowy. Pamiętam, że Sony już tak kiedyś robiło. Były takie z takim charakterystycznym, okrągłym przyciskiem i też te przyciski głośności, nie wiem dlaczego taki racjonalnie u dołu był umieszczony. W każdym razie przyciski głośności są na dole, ci, którzy są wracając do korzeni, może się ucieszą. I to właśnie, jack jest 3,5 mm, a też go widać na renderach i u tego. Do czego to doszło? Killer feature w telefonie, wspominamy, że ma mini jacka. Tak. A propos, Motorola też mają mini jacka, jakbyście pytali.
I druga rzecz, pojawiła się właśnie, pojawił się render w Sony Xperia XZ4. Co prawda już plotkowaliśmy troszeczkę o niej, ale tym razem pojawiły się aparaty. Widać na tym renderze trzy aparaty. Przy czym najciekawszą jakby informacją, taką najbardziej atrakcyjną, jest to, że jeden z nich ma mieć podobno matrycę 52 megapiksele. Miałaby być to jednostka Sony nowa, fotograficzna, której nie ma jeszcze w żadnym smartfonie, w żadnym nie jest zapowiadana. Jeżeli pamiętacie, najpopularniejsze są ostatnie matryce 48 megapikseli od Sony i od Samsunga. Natomiast tutaj ta matryca, jedna z trzech, miała mieć właśnie 52 megapiksele. Jasność obiektywu 1,6 to też jest nie do pominięcia właściwie. Drugi obiektyw miałby być 16, druga matryca miała być 16-megapikselowa z obiektywem tele. Nie najjaśniejszym, ale przy tele to jest normalne. Natomiast trzecia matryca miałby być to aparacik Time of Flight z jasnością 1,4. Maciupeńka matryca z 0,3 megapiksela, czyli fotonowa matryca, ale ona ma robić co innego, tutaj nie liczy się. Rozdzielczość tak akurat nie jest istotna, ale światło już tak. Ona właściwie działa jako czujnik, no, w związku z tym. No teraz tylko, żeby jeszcze oprogramowanie do tego zrobili. To znaczy tak, powtarzam nadal, że to jest plot, a render się pojawił, te aparaty są ładnie opisane. Natomiast to nadal nie jest informacja oficjalna od Sony, chociaż ja bym się akurat nie zdziwił. Sony w tej chwili troszeczkę, nie troszeczkę, Sony potrzebuje rozpaczliwie dobrego PR-u i dobrych przecieków przed MWC. W związku z tym jest spora szansa, że te przecieki, zarówno ten dotyczący Xperia XA3, jak i XZ4, są przeciekami, w których jest nie tylko ziarenko prawdy, ale i cała grucha prawdy. Wielka grucha prawdy. No. Nawet dzisiaj napisałem przy okazji tego przecieku od youtubera, że coś mi się zdaje, że to miało tak właśnie być, że to nie jest żaden przypadek, tylko to było zamierzone działanie, żeby po prostu podkręcić zainteresowanie, no bo Soniaki, tak jak już wam wcześniej mówiliśmy, będą na MWC w poniedziałek targowy od samego rana, ja już narzekam, że się przez nich nie wyśpię, no. Także będziemy na miejscu, postaramy się wam jak najszybciej o tych telefonach opowiedzieć to, co się tam dowiemy, i pokazać wam je przede wszystkim. Co zostały właściwie pierdółki, mniej lub bardziej istotne, mniej lub bardziej ciekawe. Przelećmy się przez nie w miarę szybko. W Stanach, słuchajjecie, wyskoczył w ZTE. Jest to o tyle ciekawe, że nie wiem, czy pamiętacie, ZTE było zbanowane przez pewien czas, jeżeli chodzi o zarówno pobór technologii ze Stanów, jak i wstrzykiwanie technologii do Stanów. U takiego suboperatora, właściwie operatora wirtualnego w Visible, pojawił się model Visible R2. Nieciekawy, tam jest wyświetlacz 5,5 cala, 5,45. Rzecz kosztuje $99. Także na zasadzie tylko takiej, że Amerykanie przestali się bardzo gniewać, ZTE zapłaciło karę, jaką miało zapłacić, no, czy zaczęło spłacać. Powoli wracają. W związku z tym ZTE. W tym segmencie, w którym tam się już wcześniej czuli bardzo dobrze, czyli budżetowce operatorskie. ZTE nie było dla Amerykanów w jakiś istotny sposób konkurencyjny. Jeżeli chodzi o Huawei, to on jest po prostu dla nich konkurencyjny. Ta wojenka jeszcze chwilę potrwa. Natomiast ZTE tak średnio. Wyszedł nowy procesor Qualcomm w Snapdragon 712, to jest drugi z rodziny 700, bo 700 mamy na rynku już w wielu smartfonach i to jest całkiem fajny, sympatyczny procesor. Właściwie jedyna różnica pomiędzy wersją podstawową a 12 to jest troszeczkę podciągnięty zegar, 1,1 GHz, także to nie jest jakoś dużo. 700 ma 2,2 GHz, 712 ma w 2,3 GHz. To jest jedyna różnica, jaką mi się udało znaleźć, bo studiowałem dzisiaj te specyfikacje bardzo mocno. Wyskoczyły na światło dzienne dwa patenty Samsunga. Po pierwsze na aparat w rysiku, i to jest stary dosyć patent. Samsung do tej pory go nie wykorzystał. Diabli wiedzą, czy kiedykolwiek będzie miał ochotę. Powody techniczne, bo w sumie pomysł jest fajny. Wiecie, w rysiku jest od cholery miejsca, żeby zmieścić zoom optyczny. Rysik jest długi. No tak. Teraz tylko zrobić to tak, żeby było małe i się zmieściło w tym rysiku. Tylko to niestety jest tak, że albo ma się cienki rysik, albo ma się gruby rysik. To ja bym dobry aparat chętnie oddał cienkość rysika, niechby był ciutko grubszy za ten zoom optyczny, ale znowu była dyskusyjna może wygoda używania tego. No,
może też Samsung doszedł do wniosku, że to bez sensu, no, ale pomysł ciekawy. Pomysł byłby ciekawy, gdybyśmy mieli zminiaturyzowane aparaty tak mocno, dokładnie, że w tym rysiku rzeczywiście tam by się coś zmieściło i ta optyka pewnie coś to jest by była głównym problemem. Ale tutaj kłopotem jest i w zapewnienie odpowiedniego światła i wrzucenie tam odpowiednio dużej matrycy. Przy tym rozwiązaniu, które proponują Chińczycy, przy rozwiązaniu peryskopowym, można wrzucić dużą matrycę, fizycznie dużą matrycę, bo ta matryca jest nadal płasko na płytce. Natomiast w rysiku nie ma jak dużej matrycy wrzucić, a duża matryca to jakby jest, kompensuje brak światła w tym rysiku, bo to jest rurka. Mała rurka metalowa albo plastikowa, jest w niej ciemno. Żeby zrobić jakiekolwiek zdjęcie, trzeba by było tam rzeczywiście coś zrobić, żeby tego światła padało więcej. Duża matryca, czuła matryca jest jakimś sposobem. Natomiast no, tutaj się po prostu fizycznie chyba nie bardzo da. No jestem na razie nie do obejścia, ale widać, że kombinują. Różne dziwne takie rzeczy mają pomysły. I drugi, jeżeli chodzi o patent, to tam się rzeczywiście sporo rzeczy pojawia. Nie tylko u Samsunga, ale tak naprawdę u innych różnych marek też. Druga rzecz natomiast, która też od Samsunga wypłynęła i też jest to patent, to jest składany smartfon dla graczy. Smartfon, który nie dosyć, że ma mały ekran, kiedy potrzebny jest mały, duży, kiedy potrzebny jest duży, to jeszcze do tego ma kontrolery takie, które ułatwiają graczom zabawę z grami po prostu. Od ciekawostka, bo na razie nie jest to rzecz, która... To jest nadal jakby na etapie koncepcyjnym, w związku z tym jako ciekawostkę właściwie tylko przytaczamy. Wyskoczył również, słuchajcie, LG K12+, którego prawdopodobnie zobaczymy w Barcelonie. Ja się obawiam, że LG się nic nie nauczyło po poprzednim roku. Że naprawdę trzeba pokazać na MWC coś po prostu spektakularnego. O ile Sony jakoś się lekko przebudziło, zostało potrzęśnięte. A ten to pewnie gdzieś tam skończy w rogu stoiska i będziemy go musieli szukać. No tak, ale wiesz, flagowce. Weźcie na przykład takiego chińsko-francuskiego Energizera, który się pochwalił, że na MWC pokaże 26 modeli. Ty, to my tam tutaj LG jeden wyskoczy... dzień chyba u nich na jednym stoisku spędzimy. LG wyskoczy z jednym flagowcem i z takim K12. To jest, to nie jest na pewno zły smartfon, słuchajcie, tylko że on jest typowy, to znaczy to jest kolejny średni smartfon oparty na Mediateku w 6762, 3 giga RAMu, w 8 rdzeni, wyświetlacz HD+, czyli na ten rynek taki popularny. Ale kurde, na tym rynku popularnym jest tyle urządzeń, że on zniknie w tłumie. Tak, szczególnie w tłumie tych 26 Energizerów. Coś po prostu niesamowite. Niech będzie. W każdym razie mówimy, K12+, szykujcie się na premierę w Barcelonie, będzie nowe LG, które prawdopodobnie do nas też trafi. Zresztą. Już niechcący wspomniałem o tych 26 modelach Energizera. W różnych miejscach w sieci znajdziecie zarówno rendery, jak i specyfikacje. Ja nie wrzucałem jeszcze do naszego katalogu, dlatego że tak naprawdę nie ma jednego pewnego źródła pochodzącego od producenta czy od certyfikatorów. To źródło musiało być. Ono wyskoczyło na moment i zniknęło i niestety zaginął po nim wszelki ślad, bo nikt nie zacytował. Ot, wszyscy po prostu sobie wrzucili. Znaczy inaczej, jeden serwis wrzucił, a cała reszta wrzuciła z tego jednego serwisu. Dlatego stwierdziłem, że to po prostu nie ma sensu. Poczekamy na rzetelne dane tych modeli Energizera, które się pojawią. LG G8, o widzisz, o wilku mowa. LG G8 w Thinku będzie miał przednią kamerkę Time of Flight firmy Infineon prawdopodobnie. Do czego ona będzie służyła? Ona będzie służyła do fajniejszych selfiaczków. No i chyba też trochę może rozpoznawanie gęby, nie? Do rozpoznawania twarzy jak najbardziej. Zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, od ciekawostka, przednia kamerka Time of Flight będzie miało LG prawdopodobnie również. Pojawiła się nowa wersja Nokia 5.1+. Właściwie to pojawiły się co najmniej dwie wersje z nowymi pamięciami. Dlatego, że dla nas to co prawda nie bardzo jest nowość, dlatego że u nas pamięci i tak są pisane na podstawie chińskiego certyfikatora.
W związku z tym wiedzieliśmy, że te nowe wersje będą prędzej czy później, no. A w każdym razie, że mają certyfikat, jest spora szansa, że certyfikowali, nie znaczy, że je wypuszczą, nie? No tak, ale nie wszędzie muszą, nie? Słuchaj, no nie certyfikuje się rzeczy, ponieważ to się wiąże z tym, że trzeba za nie zapłacić zwyczajnie, tak? Musiała to by być jakaś straszna klęska żywiołowa, musiałoby się okazać, że nie wiem, jest wada fabryczna w smartfonie, i no, nie będą produkowali innych wersji pamięci, bo jest po prostu wada fabryczna, na przykład do usunięcia, albo którą bardzo trudno usunąć. Trzeba by było mnóstwo pieniędzy w to włożyć. No i wtedy te inne wersje pamięci nie wyskoczą. Natomiast w momencie, kiedy smartfon jest, sprzedaje się jako tako i wiadomo, że były certyfikowane inne wersje pamięci, to one będą. A przechodząc do konkretów, 5.1 Plus pojawi się z RAM-em 4 GB i 6 GB i z flashem nowym 64 GB. To by było prawie, że wszystko, co wynalazłem, ale jest jeszcze, Adaś zacytował ranking chińskiego oddziału Antutu. Antutu, słuchajcie, podaje rankingi, znacie zapewne, że to jest benchmark taki, że czasem się na to żeby się ilością punktów pochwalić. No one służą właściwie temu, żeby poukładać jakoś po kolei te smartfony mniej więcej wydajnością. I oni zrobili taki benchmark z tym, że zastrzegają się pod nim, że jest to benchmark robiony wyłącznie na podstawie tego, co dzieje się na chińskim rynku. W związku z tym jest sporządzony na podstawie jakby poszczególnych benchmarków robionych przez użytkowników w Chinach. Więc no nie do końca odpowiada jakby światowemu. Jest o tyle ciekawy, że jakby jeżeli mu wierzyć, podaje po prostu jakąś gradację tego, jak w tej chwili wygląda chiński rynek smartfonów. A wygląda dosyć jednostajnie, dlatego że co prawda na pierwszym miejscu jest Nubia Red Magic Mars. Natomiast tak, dalej mamy Mate 20, Honora V20, Mate 20X, Honora Magic 2. Później jest lekka przerwa, bo jest Xiaomi Black Shark 2, a później znowu Mate 20 Pro. I na końcu zostają marki egzotyczne dla Chińczyków, czyli OnePlus 6T, która jest marką znaną co prawda, ale stosunkowo niewielką. OnePlus 6T, Vivo Nex S, która jest marką egzotyczny. Znaną. I Asus ROG, który w Chinach może strasznie popularną marką Asus nie jest, na Tajwanie może, w Chinach kontynentalnych jakby nie aż tak trochę bardzo, on się jakby też znalazł na tej liście. Także zobaczcie, że właściwie, nie wiem, strzelam w tej chwili, bo nie policzyłem, ale 50% tej listy to było 10 pozycji, właściwie okupują smartfony Huawei i... No, czyli po prostu Huawei umie zrobić telefon pod benchmark. Jeżeli wierzyć Antutu, to po prostu Huawei doskonale sobie daje radę na rynku chińskim, jeżeli chodzi o benchmarki wydajnościowe. No, bo to tak chyba wygląda. Z tym, że słuchaj, tylko że wiesz, możemy mówić o tym, że robią pod benchmark, ale tak naprawdę podejrzewam, że nie są jedynym producentem, który robi pod benchmark. A tego ja nie powiedziałem. W związku z tym albo rzeczywiście są liderem robienia pod benchmark na takiej zasadzie, że potrafią jakby dostosować na pewno są jednym z najlepiej do poszczególnych benchmarków, albo po prostu te ich smartfony rzeczywiście są bardzo mocno wydajne. W przypadku tego akurat zestawienia dla mnie pewnym zdziwieniem było, że wydajniejsze są modele tańsze. Ale tutaj nie znamy metodologii, znaczy nie mamy pojęcia tak naprawdę jak Antutu to bada i w jaki sposób ustawia, w związku z tym tutaj trudno cokolwiek na ten temat więcej powiedzieć. Tak nam się właściwie skończył tydzień, bez jakichś newsów spektakularnych, bez rzeczy niesamowitych. I prawdopodobnie przyszły tydzień będzie wyglądał dosyć podobnie. Ale w przyszły tydzień to nas nie ma, hello? Tak, chodzi mi po prostu o to, że jeżeli chodzi o newsy, w związku z tym to była taka gleba pod to, żeby właśnie zasadzić ziarno, że nas nie będzie, słuchajcie. Przykro mi jest miernie, ale rzeczywiście Adaś idzie na urlop, w związku z tym przyszły piątek prawdopodobnie ominiemy, jeżeli chodzi o... A następną tygodniówkę, moi drodzy, to już wam zapadamy z Barcelony. Z Barcelony, tak. Prawdopodobnie odezwiemy się z Hiszpanii. Tak, odezwiemy się. A co nie? Nie chcesz się odezwać? Nie, się odezwać. Dobra, odezwać się, słuchajcie. No dobra, napiszcie. Dobra. Jeszcze jedno, słuchaj, bo ci nie powiedziałem.
Wczoraj na premierze Motorola miałem okazję spotkać jednego z naszych widzów, Pawła. O, to ci dopiero. Co prawda nie bardzo mieliśmy okazję pogadać, bo ja miałem dużo roboty nad materiałem. W każdym razie, Pawle, serdecznie cię pozdrawiam. Strasznie miło było cię spotkać i poznać. Mam nadzieję, że nie był to pierwszy i ostatni raz. No i może następnym razem uda nam się pogadać trochę dłużej. Globalnie rzecz biorąc, dziękujemy Wam za to, że jesteście. Basi, szczególnie naszemu rodzynkowi, która wiernie nam towarzyszy od bardzo długiego czasu już. Ale dziękujemy tak naprawdę Wam wszystkim za to, że piszecie, za to, że z nami jesteście, za to, że chce się Wam oglądać i komentować, bo to jest dla nas. No nie, no mamy więcej rodzynków. Kaczorka z Karpacza też serdecznie pozdrawiamy. Chodzi mi po prostu o to, że Basia jest, wiesz, jest już z nami od dłuższego czasu, w związku z tym, no tak, tak, o Basi wiem. Aha. Natomiast Kaczorka nie znam jeszcze. Nie, już jest z nami chyba dłużej niż Basia. Naprawdę? Tak. O kurczę, to ja przepraszam, naprawdę. Bardzo. W każdym razie bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Miło nam Was gościć, miło, że piszecie, miło, że się odzywacie, miło, że oglądacie. Zapraszamy Was na kolejne tygodniówki, a dzisiaj już dziękujemy, życząc Wam udanego, jak najmilszego weekendu. I oby taka pogoda towarzyszyła Wam i nam zawsze. No może bez przesady, że zawsze, ale w każdym razie podczas jak najczęściej. Macie ochotę rzeczywiście odpocząć. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.